Witam Was serdecznie, moi drodzy, z cotygodniowej relacji z Hatryka. Ja niestety dalej jakiś przeziębiony, zaflegmiony z rana. Nie wiem jak tam u Was, ale te wirusy już mnie męczą. Kurczę, chyba nie doleczyłem parę tygodni tego i to wróciło. Ale jest trochę lepiej. A jak tam w Hatryku? Tak, FC Krucjata finansowo prawie ten plan, co miałem zarobić na zawodnika, kupując okazyjnie i sprzedając lepiej, prawie wyszedł. Bo mamy 78 milionów, a gdy zaczynaliśmy kupować, to mieliśmy 66, czyli jesteśmy na plusie, a jeszcze dwóch droższych zawodników mamy na sprzedaży za 4 za 11 milionów, czyli plan się powiódł. Krucjata finansowo poszła do przodu, no i próbujemy sprzedać ich do końca. Dzisiaj wyciągniemy też gracza, bo na razie jak tam nasi bramkarze, których mamy na sprzedaż, bo tu trenujemy bramkarzy, jest 11 poziom i 10, a na 12 już widziałem, że fajnie ceny są do góry, powyżej 10, bo teraz on jest wart koło 8. No to jeszcze poczekamy. Dobra, to wyciągamy, bo bramkarzy na razie nie potrzebujemy, może z pola kogoś się uda, ale jak widzimy, niestety nie, szłaby, 17 lat, nie, raczej nikt go sobie nie zechce, jakby jeszcze był zadowalający, nie, dziękujemy, Gustaw, na razie, nie ma szczęścia, FC Krucjata w tym tygodniu. A co tam w Juventusie? Mecze są poustalane. Tutaj jeszcze też nadal właśnie, jak tam mecze w pucharach jeszcze grają? No, jakimś cudem wygrali. Czyli tu wiemy, że jesteśmy na wspólnej pozycji. A tu będę musiał ten skład jeszcze bardziej przeanalizować. A nie, chociaż gramy z liderem, to i tak jest w plecy, bo lider jest bardzo umocniony. Tutaj Juventus finansowo powoli do przodu, 3 miliony na zbieraliśmy, ale tu też bramkarzy trenujemy i mamy też 10 poziomy, jeszcze 2 poziomy i będzie do góry, ale tak patrzałem, że czy ten trener znakomity jest opłacalny, bo mamy prognozy i mamy piaskownicę, na przykład tu mamy tylko zadowalającego przed trenera. I na przykład światowej klasy za 13 tygodni on osiągnie, a jakby ten trener był znakomity, to jeden tydzień wcześniej. Kurczę, no nie wiem, czy to jest opłacalne. I też pytanie, jak długo ten trener będzie znakomity i czy te levele spadają. Bo na przykład już chyba 3 sezony temu, albo 4, robiliśmy trenera w FC Krucjacie, gdzie tu mamy sztab. I on cały czas jest solidny. Tak, jest cały czas solidny. Tak samo wydaje mi się, że na wyższym poziomie tych asystentów trenera też się za bardzo nie opłaca. Ale smutna nowina. Wczoraj walczyliśmy w lidze. Myślałem, że wygramy. A niestety druga porażka. Jedynie co w pucharach jesteśmy. I tak, przegrywaliśmy 2-0. Nawet dałem, żeby wtedy wszedł bardziej ofensywny skład, czyli jednego obrońcę przesunęliśmy do ataków w 80 minucie, ale to nie dało szansy zmienić wyniku i ten 2-0 się utrzymało, chociaż mieliśmy przewagę posiadania piłki i chociaż mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich, 6-5, no szkoda, 2-0 pechowo przegraliśmy, ale będziemy dalej tu walczyć. Finansowo już mamy trochę więcej, może coś tu poszukamy jakiegoś zawodnika. Tu nie mamy żadnych nakładów pieniężnych na juniorów, ale już wyciągałem, dobra, to teraz nie można, ale w FC Krucjacie sobie poszukamy na zastępcę za bramkarza. O, mamy 16-latka, nazywa się Marcin Fraszka. Poziom jego umiejętności defensywne jest raczej kiepskie. Całkowity poziom umiejętności oceniany zadowalający. Przy właściwym treningu umiejętności defensywne ta piłka może osiągnąć słaby poziom. A może będzie zadowalający bramkarz, a damy mu szansę. I on zagra. Marcin Fraszka. Tu
Właśnie mamy sparing na dzisiaj i chcę tam sobie to fajnie porozkładać. I trenerskie, bo nasz na przykład ten największy talent, gdzie on tu jest, Konrad, on dopiero jest słaby w defensywie. Ten ma długą drogę do trenowania. Ciekawe, czy to pokazuje. O, jest prognozy do trenowania. Do znakomitego. 31 tygodni. Żartujecie. A jak damy tutaj też trening defensywny? Tu 23 tygodnie. O kurcze. No to chłopie, musimy ci to. To może być znakomite, ale to kupę czasu potrwa. Musimy tak to zrobić. Trening. Muszą być obydwa defensywne, żeby on szybciej osiągnął ten stan. W takim bądź razie my za bardzo bramkarzy nie możemy szukać, tylko zmieniamy to. Zmieniamy, szukamy obrońców. Obrońców zmieni. Bo my utkniemy na treningu bramkarskim dość mocno. To tak długo chłop będzie musiał trenować. Dobrze, że ma dopiero 16 lat, 15. No to chłopie, ty tu potrenujesz. Ja cię kręcę, dobrze, że to 31 tygodni. A tak 23. No zobaczymy, co z tego będzie. No ale trzeba tu ustalić skład i właśnie tym poszukamy jeszcze jakichś może utalentowanych defensywnych zawodników. No i to w sumie na tyle. Szkoda, że Pawniowice przegrały tą ligę. Jesteśmy na ostatnim miejscu, no ale będziemy tu walczyć. To jest ta jubileuszowa. Może kogoś jeszcze kupimy okazyjnie, bo mamy trochę więcej pieniążków. No i tak, żegnam się z wami. Napiszcie, jak wam tam poszły cele, poszły mecze. I do następnego.